Po raz pierwszy system kartkowy w PRL-u zastosowano w 1952 roku. Funkcjonował on niecały rok. W 1976 komuniści wprowadzili kartki na cukier, następnie na mięso, masło, mąkę, ryż i kaszę, mydło, proszek do prania i papier toaletowy. Po wprowadzeniu stanu wojennego na kartki kupić można było czekoladę, alkohol, benzynę i buty. Ludzie wymieniali się kartkami bądź nimi handlowali. Żeby coś kupić, trzeba było stać w długich kolejkach. System kartkowy funkcjonował do 1989 roku. Został zniesiony 1 sierpnia przez rząd Mieczysława Rakowskiego.